To, co chciałbym z Wami omówić w tym filmie, to sposób zapisu czegoś, co możemy nazwać tempem, prędkością, albo stawką, albo jeszcze paroma innymi słowami, ale co mimo bardzo zróżnicowanego w języku polskim nazewnictwa oznacza jednoznacznie określone zjawisko matematyczne. Przyjrzyjmy się na początek kilku przykładom, z którymi pewnie spotkaliście się nieraz w codziennym życiu. Jeżeli na przykład jedziecie samochodem albo autobusem i spojrzycie na prędkościomierz, to możecie tam zobaczyć na przykład takie coś. 50, wiadomo co oznacza. A te litery to kilometry na godzinę. H to pierwsza litera angielskiego hour. Hour oznacza godzinę. Co oznacza taki zapis? Oznacza, że w ciągu każdej godziny samochód czy autobus przejedzie 50 km. O ile oczywiście będzie jechał cały czas równo z taką właśnie prędkością. Jest to pewna miara prędkości. Mówi nam, jaką odległość przebędzie pojazd w określonej jednostce czasu. Najczęściej, kiedy ludzie mówią o prędkości albo tempie, mówią właśnie o tym, ile czegoś wydarzy się w jednostce czasu. Ale to wcale nie musi być odległość przebyta w jednostce czasu. Możemy mówić na przykład o tempie w sensie na przykład stawki godzinowej. O tempie kogoś, kto wykonuje jakąś pracę. Powiedzmy, że ktoś zarabia 10 zł na godzinę. I znowu, podobnie, to nam mówi, jakie jest tempo, jaka jest prędkość przepływu zarabianych pieniędzy. Nie mówimy już o pokonywaniu odległości, mówimy o tym, jaką ilość pieniędzy ktoś zarabia w jednostce czasu. Najczęściej prędkości, stawki czy tempa związane są z tym, że coś wydarza się w jednostce czasu kilometry na godzinę, metry na sekundę, albo jeżeli mówimy o zarobkach, złotówki na godzinę. Ale prędkość nie musi być związana z tymi najczęściej spotykanymi pojęciami czy wielkościami fizycznymi. Możemy na przykład powiedzieć, rozkoszując się jakimś deserem, ale jednocześnie będąc świadomym spożywanych kalorii, że zawiera on 200 kalorii na porcję. Takie określenie mówi nam o liczbie kalorii w jednej porcji. Porcja może oznaczać filiżankę, szklankę, talerz, salaterkę, obojętnie. Jeżeli zamówimy dwie porcje, to otrzymamy 400 kalorii. W tym przypadku, jeżeli przepracujemy dwie godziny, to otrzymamy 20 zł. W tym przypadku, jeżeli będziemy jechać przez dwie godziny, to przejedziemy 100 km. Prędkość albo tempo daje nam pojęcie o tym, jak szybko coś się wydarza. Albo ile wydarzy się jednej rzeczy... Za każdym razem, kiedy wydarzy się jakaś inna rzecz. Bardzo często prędkość wygląda jak stosunek, bo są to pojęcia bardzo ściśle ze sobą powiązane. Na przykład ta prędkość 50 km na godzinę może pochodzić z tego, że ktoś powie: Hej, właśnie przejechałem 50 km i zajęło mi to dokładnie jedną godzinę. Jaki jest stosunek przebytych kilometrów do liczby godzin, w których te kilometry zostały pokonane? Powiemy, że stosunek kilometrów do godzin wynosi 50 do 1. Mogłoby to też być 100 do 2, albo jeszcze inne większe liczby mogłyby się tu pojawiać, ale po zredukowaniu takiego stosunku otrzymalibyśmy 50 do 1. Stosunek najczęściej zapisujemy w taki właśnie sposób. Czasami w taki sposób. A zdarza się, że nawet w taki sposób. 50 kilometrów do jednej godziny. I przy takim zapisie stosunku zaczyna on już przypominać swój szczególny przypadek, który nazywamy właśnie prędkością, albo tempem w trochę innych okolicznościach, albo stawką, albo czasem nawet wskaźnikiem czy współczynnikiem, bo to oznacza to samo co 50, i zamiast zapisać kilometry na godzinę, możemy zapisać tak: kilometry na godzinę. Te dwie rzeczy są bardzo ściśle ze sobą powiązane. Jeżeli znajdziecie zależność pomiędzy kaloriami i porcjami, to możecie taką zależność wyrazić również jako stosunek. I odwrotnie. Dlaczego w ogóle zajmujemy się prędkością albo tempem? W wielu przypadkach, a już na pewno w przypadku takim jak ten, bez pojęcia tempa albo prędkości byłoby bardzo trudno ocenić, jak szybko wydarzają się określone zjawiska. Mówilibyśmy na przykład, że ktoś jest od kogoś szybszy, ale nie bylibyśmy w stanie dokładnie ocenić ilości danego zjawiska, w tym przypadku zjawiska ruchu. Mając do dyspozycji pojęcie prędkości, albo nazywając inaczej pojęcie tempa zmian położenia, możemy powiedzieć, że jakaś osoba przebiegła 100 metrów w 10 sekund, albo inaczej, że biegła z prędkością 10 metrów na sekundę. Możemy w ten sposób dokładnie określić ilościowo dane zjawisko, określić jak szybko się ono wydarza, określić prędkość z jaką się ono odbywa. W przypadku deseru, zamiast powiedzieć, że parę takich porcji da ci więcej energii albo bardziej przysporzy ci dodatkowych kilogramów niż kilka innych porcji, zamiast określania tej zależności w sposób bardzo względny, możemy przy pomocy takiego wskaźnika bardzo dokładnie określić skalę ilościową zjawiska. Pojęcie tempa bardzo często pojawia się w matematyce. Jest jednym z podstawowych pojęć w algebrze. Przyglądamy się często prędkością zmian, albo inaczej mówiąc zmianom w czasie. Na przykład porównujemy składową prędkości jakiegoś przedmiotu w kierunku pionowym z jego składową prędkości w kierunku poziomym. Nazywamy taki współczynnik nachyleniem. Możemy sobie na przykład wyobrazić nachylenie jako zbocze góry. Będzie to wtedy prędkość wznoszenia się w porównaniu z przebytą odległością w kierunku poziomym. Prędkości będziemy również poznawać bardzo szczegółowo, kiedy zaczniemy studiować rachunek różniczkowy i całkowy. Tak naprawdę, cała podstawa rachunku różniczkowego, o którym będziecie uczyli się później, dotyczy pomiarów prędkości chwilowych. Dotyczy określania, jak szybko coś się odbywa w danym konkretnym momencie. Przekonacie się, że cały ten pomysł dokładnego określania tempa zmian konkretnego zjawiska jest naprawdę bardzo interesujący i bardzo ważny. I założę się, że jeżeli przyjrzycie się temu, co się dookoła Was dzieje, nawet tylko w ciągu najbliższych paru godzin, to spotkacie mnóstwo przykładów określania prędkości różnych zjawisk, określania tempa ich zmian.